Nara! Można, no to elo Max, miło było! Dzięki za wystąpienie w odcinku. Dobra, witam was widzowie w kolejnym odcinku z Czech Strasznych Filmów. Nagrywamy tym razem z komórki Maxa. Cestań, widzę cię tam w kadrze, widzę cię tutaj w odbiciu. Von, ty dzisiaj nie występujesz, już! Baby. Może jakoś entuzjastyczniej bardzo? Kolejny odcinek urokiego takiego baby! Dzisiaj oglądamy 3 straszne filmy, bo udało nam się znaleźć 2 długie filmy, jeden krótki. A nas jest dwóch typów. Miałem nagrywać z Rokiem na czas winobrania, ale jako, że przyjechał mi pomóc malować pokój, to stwierdziliśmy, że... No, tak. Hop wszedł do kibla. To było pierwszy straszny moment. To było pierwszy straszny moment, właściciel wchodzący do kibla. Dobra, pierwszy film, który drugi mamy drugi to tutaj... będzie to, co tam zrobi. Tak. Dobra, pierwszym filmem dzisiejszym jest trzecia AM. Trzecia AM. To po 13... amerykańskiemu, to trzecia w nocy. Jak 13 coś. Minut filmu. Mam nadzieję, że nie wyłapie mi copyrighta, jak mi wyłapało na poprzednim odcinku, bo to była tragedia. Nie cię. No, I'll be back on Monday. I'll be here for the weekend. Dobrze słyszysz? It's just me. Hey, thanks. Ale wąs. Wow. This place is huge. Okay, well I'll talk to you later. Ale chłop nałożył 10 filtrów na ten film, jak widzę. Kupił sobie Adobe Premiere Pro. O. Miły sąsiad z naprzeciwka. You here for the weekend? Yep. Całkiem normalnie. Bardzo. You're here for the weekend, yep. Co to za? Co za kombinacja? Tak się wynajmuje w Ameryce domy. Co robi to ten kij do malowania? Więcej kij. Linijka nawet tam jest. Artysta tu mieszka. Kurwa. Kapelusze. Kolekcja! Ale widoczek z okna ma ładny, nawet basenik, ej! Ale bym się pochłopał. Ale faktycznie najebał zbyt dużo. Oho, samo się zasunęło! Czyli oj, nie oj. Jest sam. He's not alone. He's not alone here. Tylko mi się przewidziało. Iluzję już. Hmm. Ale miał trafę tutaj, widziałeś? No, a patrz jakie sympatyczne figurki. Jakie bokobrody. Ja bym się bał w sumie w takim domku z tymi. Ale nie, nawet sympatycznie wygląda ten dom. Co za rodzinka jest powalona. Prawdopodobnie to są ludzie, którzy tutaj wynajmowali. To tak wygląda. Jakiś duży rodowód jest. Drzewo genealogiczne. O, zamknięte. Ktoś tam już jest. Ale jakie stereo to ma, słyszysz? Mhm. Tu spooky for me. Ja sobie nie może tego wyważyć, bo to jest dom wynajęty. No tak. Wypłacił. I nastała noc. Takie dziwne rozkręcenie. W ogóle dziwny był ten sąsiad. Hej, tak are you for weekend? Yeah, I am for weekend. A może to ten sąsiad właśnie, tak? Może on będzie starszy, przyjdzie z kosą, kurde, w nocy. No, trzecia, dajesz. It's 3 o'clock a.m. It's 3 o'clock a.m. Czyli budzik nastawił na to. Albo nie nastawił i samo mu się nastawił. Możliwe. Ktoś pije. Ja o tej godzinie chodzę spać. Chodzę spać, tak. Ja o tej jem obiad. Wszystkie zegary? Okej. Pusta. Odwróci się i jej nie będzie. Skąd to wiedzieliśmy? A jak? Stereotyp. Kurwa. To by było za szybkie, gdyby jakaś tu miała być nagle akcja. Yep. I schodzi, ale gdzie? No to ten wrócił. A, na górę poszło. No przecież jakiś budzik mu się włączył nad samym dole. Nie zgadnę, będzie nad nim. Odwróci się i nagle będzie wtulone, tak. Siema. Chcesz przespać razem noc? Siarzu. Zgubiłam się. Straszne. Ja myślałem, że coś się zwisa. Give me the gun, let's go.
O, nie, może, tak nie, może, rozbudzi, ta, nie może spać, bo... Biedak. Paranormal. Activity. Straszne potwory tylko w twojej okolicy. Ale jaki zesrany. Taki, bardziej on się wydaje, że ma obojętność. No, no, bardziej teraz, takie... Co jest, kurwa? Się nie strach, nawaliłem tylko... dużo. Bardziej to nie jest strach, tylko... zaciekawienia. No teraz tak, czuć w końcu to zaciekawienie. Okej, to było bardzo dziwne. To się zapaliło, to zgasiło? Tak, właśnie to zauważyłem też. Ja się gubię, po jakich on już pomieszczeniach chodzi, bo on raz tu, raz tu. No właśnie, jedno się zapala, drugie gasi, czyli go prowadzi dokąd. Widzisz? Taka jakaś sekwencja. Ano. Oskryptowane. Skryptowane. To było to coś. Ja bym wypierdolił ten zegarek. Trzecia? Już była trzecia. Może się lupuje. Albo zmienia czasu. O, widzisz to? No proszę, zaraz da. Możesz zmienić czas, to jest sprzęt elektroniczny. Klikasz tam i już masz, nie wiem, 6 rano. A woda w nocy? W sumie woda pozwala spać, ale potem jak się kładziesz, masz roller coaster dosłownie. No, może on chce mieć taki. I czysto, bez lodu. Nie, to jest łycha. A nie widziałem. Coś jest za nim. Albo nie. O! Basen? Pokrupa się. Basen? To typie, jak będzie potwór w środku, usuwasz drabinki jak w Simsach i potwór umiera. Proste. Leć. Zobaczmy, co jest. What the fuck? Peruka będzie? Chyba tak. Ja nic nie widzę, co tutaj jest. Wydawało się jak włosy, ale... Peruka! Włosy... Albo głowa oderwana? Nie, to włosy, to tak... Peruka. Hot dog. I coś się zadzieje w domu. No i go zamknęło. I na tym polega horror. Będzie musiał przeżyć na ulicy. Ale nie... Cześć, czy ty widzisz, to jest chyba zablokowane z zewnątrz. Mhm. Coś tutaj, w tym miejscu. Znaczy to jest chyba przejście do basenu z jego ogródka. Ale to jest klamka, czy to jest... Za dużo filtrów jest, żeby to zweryfikować. Co to jest? Sprawdzisz, typie? Nie, ma wywalone. Ale dziwne, kurde, wynajmuj... O! It's 3 a.m., you know? Yeah, I know. Dziwny. Okej. Dobra, ja bym się zesrał. What? On tak tu stał? Co to kurwa jest? On się morfuje? Co to kurwa jest? Czym on jest? What the hell? Wyglądało jak jakiś... nie... O! Dobra, wiem, po co jest ten kij w końcu. No tak. Pytanie, czy ten kot nie działał dlatego, że on źle wstukiwał, czy... Źle wstukiwał z paniki. Niech ci tylko wąs spadnie. Wow. Nie wiem, czy to dobry pomysł, by po prostu pakować. Ja bym wrócił tu za dnia. It's coming again. Za dnia? Ja bym na jego miejscu wrócił tutaj, po prostu spierdolił i wrócił za dnia. Za dnia? Za dnia leciał ciągle. Ale za dnia po rzeczy. No, albo może faktycznie utknął w jakimś lupie.
No, mi się też tak wydaje, że to jest. O, Felix. Yeah! Reklama! Przestałeś ty pieniądze. O! Okej, okay, trochę się zesrałem. Myślałem, że tam dalej się pojawi. Tak samo, a nie, myślałem, że tak za nim. Tak, że za nim i nagle na niego popędzi, ale z tyłu. Stricte. I to było kinda scary. Ładne drzwi. Co z tym typem? Chopa zabiło. Rocky. Ładne drzwi. Four. Czyli to jest cały wow. film. Wow. Jakie są losy tego typa? Czy wąs mu spadł z twarzy? To są ważne pytania. Prawdopodobnie spadł mu z twarzy i zniknął nie wiadomo gdzie. Nie wiem, to jest nawet spoko napisany film. Klimat miało, ale to było zbytnio trochę takie przewidywalne. Samo też... Za dużo filtrów, za dużo tej postprodukcji. Znaczy, ale poza tym jak oceniasz? Mniej więcej pod względem klimatu i pod względem... Nie mam za bardzo do czego porównać, bo mało oglądałem strasznych filmów, ale szóstka... 6 na 10 może być, bo się w sumie no nawet postarali. Film jest zrobiony 4 lata temu. Czy będą krótsze, to czy będą lepsze? Nie wiem. No, to jest też pytanie. Dobra, to no. Co? Jesteś gotowy na... Film, Fear Filter, a Snapchat Horror Short. Ja już nie używam Snapchata, jestem zadowolony, ja że też, nie używam Snapchata. Okno. W kałuży. Okno w kałuży. Lucky Cat Productions, prezent. A to jest basen, nie kałuża. Znowu dom z basenem. No właśnie. Trzeciajem. Straszny filter. Filtr. Zmęczona po szkole. Prawdopodobnie. Ciocia PM, pamiętaj. Co tam na snapie? Imprezy, koleżanki, koledzy, chłopaki. Naprawdę podam. YouTube może nas ogląda teraz. Może. Patrz, nowy film u Chakena. O, jaka mina, kiedy Chaken wrzuci film. Oglądaj po prostu, ok? O, Jezu, ona jest moją fanką. Ta, Rocky Dogi. Jak już będzie straszny filtr, 3 minuty będzie przechodziła przez normalne i ostatni będzie straszny. Dammit! Ja się nawet zlękłem, leciutko. O! O, dobra, to ten motyw szanuję. Okej, dobra, to jest akurat straszne. Co tam jest? Co jest, doktorku? Blake. Do Blake. Rób tego zdjęcia i wysyłaj innym jako dowód w razie W. Czemu? O, wykrywa coś tam. I to tylko error aplikacji. Okej, to było scary. Johnny, if this is a joke, it isn't funny. To kogo ona to mówi? Nie wiem. Ona tego nie nagrywa. Powinna nagrywać. No właśnie. Tylko że na stafie masz 10 sekund chyba. Pardon? Filtr ją zajebał. I to jak ręce na VAR. Za sobą patrzę. Jesteś królikiem Baxem. Ruszyłem sami. O! Oj. No wiatr. Oj. A to oddy... Dźwięk łamanej kości? Co tam się z nią dzieje? What the fuck? Co jest z nią? Message from Blake.
Kawę co? Dobra. Nie sprawdzaj tego filtra. Dobrze, że usunąłem Snapchata z komórki. No ja też, bo miałbyś to samo. Widzisz, i trzeba używać tego z pieckiem, a nie z królikiem. Ale to było nawet dobre. Ja daję temu nawet 8 na 10. Miało sens. Bo w sumie ty, to jak się zdekłeś, tylko... Co, bo ja się nie spodziewałem, że nagle z króliczka będzie... Z króliczka nagle... Jezus, ja też 8 na 10. Całkiem przyjemne. No, całkiem przyjemne. Ale i tak nie lubię Snapchata.